Pakt Ribbentrop-Mołotow to porozumienie zawarte w dniu 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie pomiędzy Trzecią Rzeszą a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Formalnie był to kompromis o braku agresji stron wobec siebie nawzajem. Do traktatu dołączono jednak tajny protokół, w myśl którego ziemie polskie zostały podzielone między mocarstwa. Pakt ten nazywany jest również czwartym rozbiorem Polski.